Арцибіскуп Вільям Лорі зі Станів Зєднанчених з Балтімор відвідав ухідців і допомагаючих їм рицежі Колумба во Львові. Представителеві американського єпископату товаришили арцибіскуп Львовський Мічислав Мокшицький і грецько-католицький біскуп Михайло Бубнії з Одеси. Гості споткалися в покоях Центрум Святого Яна Павла II в Львові, де обіцяні мішка 100 ухідців з окупованих теренів і найбардзій знищених міст. Рыцарі Колумба вспомогли будови костёла і Центру Святого Яна Павла II, поświęconego в 2020 року, przez które od początku wojny przywinęłося prawie 5 tysięcy uchodźców. Dla grupy dzieci uchodźców wojennych, w większości z romskich rodzin oraz ich niepiśmiennych rodziców, parafia zorganizowała szkołę z prawami państwowymi. Arcybiskup William Lorry wysłuchał hymnu Ukrainy oraz śpiewu w języku angielskim w wykonaniu uczniów pierwszej romskiej szkoły ALAF. Nazwa szkoły oznacza w języku ukraińskich Romów słowo. Goście też odwiedzali pomieszczenie i rozmawiali z mieszkańcami, modlili się nad chorymi. Podczas mszy świętej w kościele świętego Jana Pawła II arcybiskup William Lorry, który jest naczelnym kapelanem rycerzy Kolumba, mówił o stylu założyciela zakonu, błogosławionego Michaela McGivney, o jego zaangażowaniu w opiece nad ubogimi, dyskryminowanymi w XIX wieku katolikami w Stanach Zjednoczonych. Dziś miłosierdzie wyraża się tutaj w opiece nad najsłabszymi ofiarami wojny. Arcybiskup poświęcił i uręczył znaki oficerom zakonu oraz medal katedry w Baltimore proboszczowi księdzu Grzegorzowi Drausowi. Jurij Malecki został mianowany przełożonym Rady Krajowej Rycerzy Kolumba w Ukrainie. W obecności przedstawicieli rycerzy z całej Ukrainy, z obu obrządków, arcybiskup William Lorry przekazał dla sali w Centrum Świętego Jana Pawła II obraz błogosławionego Michaela McGivney. W sali imienia założyciela rycerzy Kolumba odbywają się formacyjne spotkania parafian, jak też uchodźców. Rycerze Kolumba przekazali paczki żywnościowe, które będą rozdawane proszącym o pomoc uchodźcom przebywającym we Lwowie. Uroczystości w parafii świętego Jana Pawła II były inauguracją ogólnoukraińskiej konferencji przedstawicieli rad rycerzy Kolumba w Ukrainie. Зараз прошу підходити регіональних делегатів.